Witam naszych słuchaczy w studiu TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy omawiać historię fascynującą. Historię krnąbnego proroka Jonasza. Chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji, więc z nami jest Ola, Maksymilian, Janusz, a ja mam na imię Zdzisław. Pięknym naszym zwyczajem jest, aby rozpoczynając studium Pisma Świętego zwrócić się do naszego Boga o rozum, o wsparcie, o mądrość, abyśmy z tej lekcji mogli wyciągnąć ponadczasowe przesłanie dla nas współczesnych ludzi. Uprzejmie proszę Ole, aby się z nami pomodliła. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, żeby uwielbić Ciebie za to, że jesteś dobrym, kochającym, łaskawym Bogiem. I prosimy o to, żebyś otworzył teraz nasze umysły na Twoje Słowo, też dawaj nam dobre myśli, żebyśmy mogli przekazywać Twoje słowa, dobrze je rozumieć, i w ten sposób uwielbić Twoje imię. Amen. Amen. Czy spotkaliście w Piśmie Świętym proroków, którzy nie byli specjalnie posłuszni Panu Bogu. Czy jest ich więcej aniżeli jeden Jonasz? Mamy też proroka Balama, który się no, źle wpisał w historię Ludu Bożego, ale Absolutnie fantastyczną, ciekawą osobą jest Jonasz. I dzisiaj zapraszam wszystkich, abyśmy przemyśleli jego postępowanie, jego motywację, jego zadanie i jak Pan Bóg traktował zarówno Asyryjczyków, jak i Jonasza. Więc jaka jest taka główna myśl? główne przesłanie tej nasze, tego naszego studium. To ostatni tekst z Księgi Jonasza. Uprzejmie proszę, może go ktoś przeczyta? A ja nie miałbym żałować niniwy tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. A nadto wiele bydła. No... W tym tekście, co wam, który zwrot, która fraza wam się tak najbardziej podoba? Frazą jest, że Bóg się lituje. Żałość Boża, która obejmuje nie tylko ludzi, ale nawet, nawet zwierzęta. Więc ten tekst nam mówi o wrażliwości Bożej, bo my przyzwyczaliśmy się do tego, żeby zwierzęta nie szanować. A Stary Testament, księga, która powstała tyle setek lat przed naszą erą, dba o dobro zwierząt. Coś, co jest tak no, niezwykle nośne we współczesnych czasach i odkryte we współczesnych czasach, ale zwróćmy uwagę na pierwsze. Teksty tej księgi i omówmy krótką charakterystykę proka Jonasza, i przy jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji go spotykamy. To znaczy, na pewno należy przeczytać wiersz pierwszy i drugi tej księgi. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, następujące słowo: Powstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i wołaj głośno przeciwko niej gdyż dotarła do mnie wiadomość o jej niegodziwości. Otóż prorok, który mieszkał w północnym królestwie Izraelu, otrzymał zadanie. Już przedtem miał inne zadanie, o których jest też mowa w Starym Testamencie, ale to zadanie było szczególne, aby ze swoim poselstwem proroczym, Udał się do Asyrii, do tego wielkiego mocarstwa, i, i to nie udał się gdzieś na opłotki, ale udał się do samej stolicy Niniwy. Mhm. Tu są takie, taka zbitka występuje według mnie. Według słów Jezusa, w końcu, to prorok nie jest specjalnie czczony w swoim kraju, w swojej ojczyźnie. I często wchodził do innych, prawda, gdzie miał większy posłuch. A Jonasz się okazuje, że jakby był takim prorokiem domowym bardziej, rodzimym, bo to jego pierwsze zadanie, jakie miał, no przynajmniej to zadanie, o którym wiemy, z, z ksiąg Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej, 14 rozdziału, 21 wiersz, Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat, aż do Morza Stepowego zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. Czyli prorokował Izraelitom, że ich teren będzie taki, jaki powinien być, i tak się stało. Mhm. Teraz ma iść. Do nieprzyjaciół. Czyli to nie było pierwsze zadanie tego proroka. On był y, dobrym narzędziem w rękach Boga wtedy, gdy zapowiadał pomyślność narodu izraelskiego. Ale tym razem posyła go Pan Bóg do, do Niniwy i ma zwiastować zniszczenie tej Niniwy. Czy zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg do Niniwy wysyła proroka? A, a czy wysłał do Sodomy i Gomory proroka? Sodomy Proszę? i Homory to raczej na zasadzie takiego targowania się. Jak znajdziesz mi locie kilku sprawiedliwych, to oszczędza, a tam takich nie ma, więc ja to zniszczę. A tutaj akurat Bóg wysyła właśnie Jonasza do Niniwy, bo Bóg wie coś więcej niż Jonasz. I o samym Jonaszu i również o mieszkańcach Niniwy. Czyli prawdopodobnie Bóg zobaczył, że tam jest grunt do tego, żeby ten naród, to miasto pokutowało i się nawróciło do Pana. Dziękuję bardzo, ale patrzę też po tym pytaniu na tą kwestię w ten sposób. Przecież tam Abraham żył, tam Lot żył, ale Abraham, jeżeli Lot tak skapitulował ze swoją wiarą, chyba. Chociaż jest jako sprawiedliwy Lot, ale no, nieszczęśliwie się ułożyło to jego rodzinne życie. Ale Abraham budował te ołtarze, składał ofiary dla Boga Jahwe i był traktowany z wielkim szacunkiem. Więc też oddziaływał. Nie ma takiego ludu, nie ma takiego człowieka, który by doznał od Boga. Kary za swoje niecne czyny, jeżeli wcześniej Pan Bóg mu nie objawi tego. I zgodnie z tą zasadą wysyła proka do jaskini lwów, do stolicy Asyrii. Czy ktoś chciałby powiedzieć, jakie były zwyczaje Asyrii, jaki to był naród? Bo Jonasz znaczy gołąb, to może był taki pokojowy człowiek, chociaż przy końcu tej historii tak nie za bardzo to wychodziło mu to pokojowe działanie. Ale jaka była Asyria? Chciałbym powiedzieć, że Asyria była wtedy największym mocarstwem na Bliskim Wschodzie. Właściwie Babilonia dopiero się budziła i, i wzrastała w siłę, ale to jeszcze był kolejny wiek. Otóż za czasów Jerozobama II, który rządził w Izraelu w latach 792-753 do 753 przed naszą erą. E, rozpoczął swoje działanie właśnie prorogionarz. I, I w ogóle Asyria była znana z tego, że najeżdżała na inne ludy, podporządkowywała je e, w, i prowadziła tak zwaną e, e, politykę e, polegającą na tym, że mieszała narody, czyli Deportację olbrzymie, prawda? Tak, deportowała z, z danego terytorium rdzennych mieszkańców na inne terytorium, a z tamtego terytorium, czy z innego jeszcze terytorium przenosiła innych ludzi i w ten sposób chciała pod, podrządkować sobie wszystkie te e, narody podbite e, i była pod tym względem bezwzględna. To właśnie Asyria wymyśliła wiele Takich sposobów wynaradawiania, a także niszczenia narodów, które do XX wieku były wykorzystywane w polityce wojennej na świecie. Dziękuję bardzo. Jeszcze może kilka słów na temat ich okrucieństwa. No, jeżeli chodzi o okrucieństwo, to za czasów scena Ryba, ale to był późniejszy czas, miał najazd na Judeę. No i gdy podbito tę Judę, to tutaj w twierdzy Lachisz zdobyto tysiące jeńców, których nabito na pal, a także mnóstwo uprowadzono do Aserii. Chcę również powiedzieć, że w 722 roku Asyria ostatecznie podbiła Północne, północne Królestwo Izraeli. Izrael i tak. deportowała mieszkańców, czyli, czyli Izraelitów, deportowała na tereny Iraku, Asyria. Turcji, gdziekolwiek tak. się dało. Asyria. Miałbyś, Ola, ochotę jeszcze coś dodać do tego? Ale Asyria słynęła z tego, że potrafili ludzi na żywo skórę ścierać. Mieli też takie Tortury, które później przeszły w klasyczny katalog potwornych tortur. Umieszczali ludzi nieruchomo i kapała im głowa na, woda na głowę, za którymś tam razem każda kropla była odbierana jakby okropne uderzenie młotem w głowę. I takie tortury wymyślali, żeby ludzie tak łatwo nie umierali. I jeżeli znamy właśnie te zdarzenia, co Maksymilian mówił o Lachisz, to ich natura już zawsze wcześniej była taka. Oni byli okrutni, oni byli nikczemni, oni byli podli, oni byli straszni. Zresztą to są maniery wielkich mocarstw. Może teraz bardziej to cywilizowane, to może bardziej skryte, ale okrutne. No wobec tego, jak ty byś dostał, Janusz, takie zadanie, co byś sobie pomyślał? Jakby cię postawiono na miejscu proka Jonasza. Z wielką radością bym nie, nie podskoczył pewnie. To Trudno się dziwić Jonaszowi, że, że wyjście, wyjścia innego szukał. To nie było proste. Iść i mówić tak. tak znanym nieprzyjacielom, tak groźnym i niebezpiecznym ludziom mówić rzeczy przykre, niedobre, żeby on poszedł, miał, miał ich pójść pochwalić za coś, tak. to by nie było źle, ale on miał ich napiętnować, on miał ich postraszyć. Tak. On miał im wyrok ogłosić. Tak. Także tu się faktycznie nie ma co dziwić, że się ociągał. Tak. Bywały takie zwyczaje, że jeżeli ktoś przyniósł złą wieść, to mu głowę ścinano. A kto dobrą przyniósł, to go nagradzano. No więc yy, ponadto było to duże miasto. Mówi się na trzy dni drogi, ale w tym znaczeniu nie, że od krańca do krańca, tylko że wszystkie ulice, jak miał obejść, to zajęło mu to około trzech dni. I tak bardzo duże miasto, jak na starożytne czasy. Wypadałoby mu też się przespać. W Sodomie i Gomorze nie łatwo było spać. W Nidziwie, a w Sodomie no tak. i Gomorze. No tak. A w Niniwie chyba nie było lepiej. Tam się podejrzewam jeszcze pewne yy, zwyczaje i, i praktyki udoskonaliły. Tak. Grzech zawsze jest. Więc nie, mówimy o tym nie dlatego, żeby usprawiedliwiać Jonasza, tylko pokazać skalę trudności, skalę problemu. No i jak zareagował nasz e, prorok? No, akurat, w, tak jak w trzecim wersecie księgi Jonasza, w pierwszym rozdziale jest napisane Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicze pana do Tarszyszu, tar a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu tar i zapłaciłszy za przejezd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza pana jechać z nimi do Tarszyszu. Czyli zaczął po prostu uciekać, e uciekać przed obliczem Boga, co wydaje mi się, że sam chyba wiedział, że za bardzo mi się to nie uda, ale po prostu od tego zadania chciał zwiewać jak najdalej. I jeszcze tak wracając do, do poprzedniego pytania, wydaje mi się, że Jonasz, tak obserwując tą krótką księgę i, i tę historię gdzieś tam w Biblii, w Starym Testamencie, gdzie czytamy i może też to, co jest wspominane w Nowym Testamencie, mam wrażenie, że Jonasz jednak się zmagał też z pełnego rodzaju traumą, taką traumą narodową. I nawet jego... Później jego reakcje, tak, już po tym, jak tam w Niniwie wszystko szczęśliwie się zakończyło, też wskazuje na jakąś głęboką dla mnie depresję, że po prostu ten człowiek nie był poukładany tak wewnątrz z tą historią. Ale znowu taka sytuacja. Ucieka przed Panem Bogiem, ale bardzo smacznie sobie śpi. Znalazł sobie miejsce, spokojnie główkę złożył i śpi. O czym to świadczy? Znaczy kwestia Proszę? jest taka, że on miał plan i to plan wynikał w podświadomości z pewną zasadą, która przyjmowana była przez ludzi w tamtych czasach, że Pan Bóg jest terytorialny. To znaczy, Pan Bóg Izraelitów ma terytorium w Palestynie, Pan Bóg Nabu w Asyrii ma terytorium Asyrii. W związku z tym, jeżeli z tej, Asyry, tej Palestyny ucieknę gdzieś indziej, to będzie jakiś inny Bóg, który już mi takiego zadania nie da. To było u niego w podświadomości. Ja myślę. Tak. I, 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 I dlatego proszę zauważyć taką ciekawą rzecz. Tarszysz oznacza starożytne miasto Tarsus w Hiszpanii. Czyli Czyli odległość, jaką chciał pokonać statkiem, była bardzo długa, i odległość między Hiszpanią a Niniwą była jeszcze większa. I wydawało mu się, że jak wszedł na ten statek, że już płynie, to ma taką satysfakcję, że się udało, że, że znalazł się statek, że go zabierze i go tam doprowadzi. Nie przemyślał tej jednej sprawy, że tyle niebezpieczeństw może być na własnej drodze. Którą sobie człowiek wymyśli. Mhm. Ale ostatecznie widzimy i na podstawie tej księgi, że ucieczka przed Panem Bogiem jest absolutnie bezsensowna. Mhm. Czy bywa tak, że my uciekamy przed Panem Bogiem? To A takie bywa. pytanie. Mhm. Refleksyjne, tak. prawda? A ja powiem, że są takie przykłady jeszcze dzisiaj. Ludzie, którzy mają pewne problemy, przestają uczęszczać na nabożeństwo. Sądzą, że z tymi wyrzutami sumienia nie pójdą tam na to nabożeństwo, bo jeszcze by coś więcej usłyszeli, jeszcze mieliby więcej wyrzutów, w związku z tym się tam nie pojawią. To jest próba takiej ucieczki przed samym sobą a właściwie przed swoimi wyrzutami synmienia. Dlatego, że Duch Święty działa na człowieka, niezależnie od tego, czy jest na nabożeństwie, czy jest u siebie w domu, czy nie wiem, wybierze się na wczasy daleko. Nie ma możliwości uciec od samego siebie. Jakie są jeszcze rodzaje ucieczki od Boga? Myślę, że taką ucieczką od Boga będzie to, że wiemy na przykład, jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji, czy w jakimś w jakiejś tam, prawda, sytuacji życiowej, ale nie bardzo nam to pasuje. Robimy hmm. po swojemu i chcemy y, przetłumaczyć Panu Bogu, że jednak tak chyba będzie lepiej, hmm. żeby się nie gniewał, żeby, żeby to uznał, że wcześniej no, nie było takiej możliwości. I, i żeby to zaakceptował. Dziękuję, proszę bardzo. Tak. I jeszcze ucieczka jednak przed powołaniem. I ja nie mówię tutaj o powołaniu takim, wiecie, iść gdzieś tam, jechać do innego kraju, żeby być misjonarzem, ale czasami takie zwykłe, proste sprawy w zboże, Nie wiem, podjęcie się nawet służby jako diakon albo no, no cokolwiek, albo w drużynie ZHA. No, jest mnóstwo rzeczy, które możemy wykonywać, ale taka ucieczka, żeby nie podejmować odpowiedzialności. I mhm. wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to chyba taka największa bolączka też naszego Kościoła, że nie chcemy podejmować tego wyzwania mhm. i tej odpowiedzialności. Dziękuję. Albo takie, takie podejście. Nie mów mi. Ja nie chcę tego słyszeć. Nie mów mi. Wypieramy w ogóle i zakazujemy komuś, żeby nam jakąś myśl podsunął do umysłu, która by no, była związana z Panem Bogiem. Więc uciekanie przed Bogiem jest stare jak świat. Adam z Ewą co zrobili? Schowali się. Schowali się. Uciekli przed Panem Bogiem. Jeżeli człowiek czuje, że ma przed sobą jakieś zadanie albo coś źle uczynił, no ucieka przed Panem Bogiem. Nie wszyscy tak postępują, ale nawet największy Mojżesz, największy z mężów Starego Testamentu, jak go Pan Bóg chciał do Egiptu wysłać, to co powiedział? A może być znalazł kogoś innego? Tamtego, tamtego. Ale Pan Bóg, jak kładzie Ci jakieś zadanie do serca, do umysłu, obdarza Cię darami, aby to realizować, to podejmij się tego. No dobrze. Ten trzydniowy odpoczynek, Jakbyśmy mogli zinterpretować w naszych czasach, bo y, Jonasz wpada gdzieś w komorę taką y, oddechową wielkiej ryby i tam jest przez trzy noce i trzy dni. Czy zdarza się, że Pan Bóg nieraz takie chwile refleksji cudownym zbiegiem okoliczności nam stwarza? Czy znacie takie przypadki? No, to było takie upalne popołudnie niedzielne, kiedy kosiłem ogród, i na poniedziałek miałem dużo zaplanowanych zajęć. I jeden kamień, który z kosiarki wyskoczył, prosto w nogę, noga złamana i miesiąc leżenia w gipsie, a potem jeszcze trzy miesiące rehabilitacji. Eee... Nie bardzo często szło spać i myśli się kłębiły różne, prawda? Czemu, dlaczego i tak dalej, jak to będzie. To są takie chwile, gdzie człowiek uziemiony, przykuty do jednego miejsca, uzależniony od, od pomocy, od otoczenia, nie może dużo zrobić. Wtedy jeszcze nawet telefonów nie było komórkowych, więc naprawdę miałem. Sporo odpoczynku. Nieraz Pan Bóg właśnie tak nam układa życie, albo wykorzystuje sytuacje, w które sami wchodzimy, czy w jakikolwiek inny sposób, że stwarza nam czas na refleksję nad własnym życiem. I jeżeli by ktoś z naszych słuchaczy był w takiej sytuacji, to niech się zastanowi, czy to nie jest dobra chwila, żeby przemyśleć swój stosunek z Bogiem. Tam Jonasz wpadł w głębokości wody, tu go ryba łaps i o dziwo jest we w wnętrzu ryby przez taki czas i modli się do Boga, prawda? No ale teraz lekcja nam szybciutko przeskakuje. Jonasz pojechał, wypełnił swoją misję. Jak ci ludzie zareagowali? Czy Jonasz... I teraz taka kwestia. Czy Jonasz się spodziewał? Czy Jonasz przewidywał coś? No cokolwiek robimy, to przewidujemy skutki swojej pracy. Jak myślicie, co Jonasz przewidział? Czy przewidywał coś? to? Znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że jedno ustalić. Dlatego, że my częst, często yy, patrzymy na tekst biblijny poprzedni w świetle następnego a nie zawsze tak jest. Więc teraz tak. E, powstał więc Jonasz, trzeci rozdział i wiersz trzeci. Powstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie z tym, co Pan polecił. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni pierwszej wędrówki. I czwarty wiersz. Jonasz zaczął chodzić po mieście przez cały dzień i wołał jeszcze czterdzieści dni, a niniwa zostanie zburzona. No i właśnie Jonasz nie szedł tak jak Jan chrzciciel. Jest z Wami źle i upamiętajcie się i pokutujcie i dajcie się ochrzcić. Ale Jonasz szedł z jednym przesłaniem. Mam od Boga wiadomość, że za 40 dni. A potem, jak kolejne dni przechodzi, bo to nie jest tak, że to on jeden dzień tylko chodził, tylko pierwszy dzień to jest pokazane, więc jeszcze kolejne dni, że odpowiedni dzień będzie zburzony. I ja zrobiłem sobie pewne założenie, e, mianowicie takie już z następnych tekstów. Gdy skończył ogłaszać, to, y, y, to co zrobił. To się po prostu z miasta wyprowadził na wschód słońca, czyli ze, no, po stronie wschodniej miasta za, za murami. Sobie znalazł miejsce, gdzie sobie postawił szałas. I to jest czwarty rozdział, więc piąty. Jonasz wyszedł więc z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, zbudował sobie tam szałas, usiadł w jego cieniu. Aby zobaczyć, co się będzie działo w mieście. Więc zakładam, że żeby widzieć, co się dzieje w mieście, trzeba być na wzgórzu. I teraz zrobiłem jeszcze jedno logiczne założenie. Mianowicie, że na pewno za 40 dni armia obcego kraju nie przyjdzie, no bo to nie, nie przylecieli samolotami. Więc nic nie wskazywało, żeby jakieś zagrożenie było dla stolicy i w ogóle dla państwa. Plus, e, 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 jakieś jeszcze inne rzeczy. Nawet gdyby przyszedł wielki pożar, to tam było wszystko murowane, więc to nie byłoby całkowicie zniszczone, zburzone. W związku z tym uważam, że ze względu na terytorium, jakim jest Irak i Iran, jest to terytorium tektoniczne i występują tam trzęsienia ziemi. Mhm. Czyli chciał powiedzieć: Uważajcie, za 40 dni będzie trzęsienie ziemi, a oni wiedzieli o tym już z pokolenia na pokolenie, co znaczy trzęsienie ziemi. No i, i czekaj. Wkładanie wszystkich myśli własnej w głowę Jonasza może nie zawsze jest takie trafne, bo przecież Sodoma i Gomora została spalona, zniszczona. Mocą Bożą, ogniem Bożym. Jakby Pan Bóg to uczynił, to jest inna kwestia, ale dla mnie jest niezwykle ważny. Dlaczego ten Jonasz odnosi się do tej swojej misji tak niechętnie? I czy nieraz podobne uczucia nie, za, nie władają naszymi duszami? Że niektóre środowiska wykluczamy, bo mówimy, nie chcemy tam iść, albo nie warto iść, a może, a lepiej, żeby zginęli. Znaczy, Jonasz czuł tak zwany na, narodowy żal i poczucie zemsty dla narodu, który ich ciemięży. I sądził, że jeżeli Pan Bóg wykona wyrok na tej stolicy, to przynajmniej e, będziemy mieli jako Izraelici znak, że stoi po naszej stronie. No tak. Ja się zastanawiam, czy Jonasz. Nie był prekursorem dzisiejszych chrześcijan i tego twierdzenia, jakie dzisiaj, tej, tej, tego dogmatu, jakie dzisiaj obejmuje całe chrześcijaństwo, że Bóg i tak wszystkich zbawi, że Bóg jest tak miłosierny, że wszystkim przebaczy. Co, co dzisiaj dość mocno już od, od kilkudziesięciu lat i Kościół Powszechny, i Kościoły Protestanckie twierdzą, że nie przejmujmy się co, jak i, i kto. Pan Bóg i tak nam i wszystkim przebaczy, i, i nie ma co tak rozdzierać włosa na, na cztery części, żeby tak dokładnie wszystko wypełniać. Pan Bóg jest litościwy, Pan Bóg jest miłosierny i wiedziałem o tym, że przecież żal Mu będzie takiego pięknego miasta, tak wielu ludzi zniszczyć. No, to Wasze odczucia, czy nasze wspólne odczucia, być może ujmą tą całą gamę sprzeczności, które były w umyśle Jonasza, bo ja sobie myślę, że nie wszystkim ludziom jestem w równym stopniu życzliwy. Z przykrością to stwierdzam. I już Jakub mówi, że jak przyjdzie na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i w bogatą szatę, to mówimy, usiądź na zaszczytnym miejscu. A biedakowi, to mówimy, stań sobie tam. Albo siądź sobie u mojego podnóżka. Że my różnicujemy ludzi. A tak nie powinno być. Takie przesłanie dociera do mnie z księgi Jonasza. Każdy człowiek ma wartość. I będziemy zdumieni tym, że spotkamy w krainie zbawionych ludzi z misji Jonasza. Bo chyba niektórzy nie, być może niektórzy nawrócili się na pięć minut, a niektórzy może nawrócili się dogłębnie. Ale też myślę, że ci marynarze. Też, jak się modlili do Boga Jachwę, to może tam w nich została jakaś głębsza myśl. W każdym bądź razie nie mamy prawa wykluczać jakichkolwiek środowisk jako tych, którzy nie są uprawnieni do zbawienia, bo oni się nie nadają. Prawda? Bo albo są za mało wyedukowani, albo nie są wystarczająco bogaci, albo nie wystarczająco nie pachną. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze wrócić, bo już Księgę Jonasza powoli zamykamy, ale wrócić do interesującego tekstu z drugiego rozdziału wiersz ósmy z modlitwy Jonasza. W ogóle modlitwa Jonasza... Ale chciałbym jednak, żebyśmy do tej myśli podeszli później, bo ja podzielam twoje zainteresowanie tą kwestią, ale zakończmy teraz... Tą sprawę. Więc yy, ostatecznie to, co już Maksymilian trochę wcześniej powiedział, ale jeszcze wyartykujmy jeszcze raz. M Jonasz gdzie wychodzi i w jakim celu? Żeby popatrzeć na zniszczenie swoich wrogów. Tak. Żeby mieć satysfakcję. Tak. No i Pan Bóg, który właśnie akurat zamiar zmienił pod wpływem yy, pokuty tych ludzi nieoczekiwanej pokuty, by, bym powiedział. My możemy Dla się... Jonasza nieoczekiwanej. Dla Jonasza nieoczekiwanej. Nie, w ogóle nieoczekiwanej, bo kto by pomyślał. Kto by pomyślał, że, że taki naród pogański. No, taki okrutny, hmm. rozkochany w niszczeniu innych, że tak zareaguje. No i siedzi sobie na tej górze. Jaką poglądową lekcję mu daje Pan Bóg? Bo ta lekcja, ona trwa przez wszystkie pokolenia. No ten, ten szałas w tym tropikalnym upale tam nie był pewnie najlepszym schronieniem. Zawsze naturalna zieleń przyrody daje lepszy chłód, lepszą ochronę przed żarem. I tak pięknie i szybko wyrósł taki duży drzew, duży krzew z takimi pięknymi, dużymi liśćmi, który tak ładnie... Dawał ochłodę tak. Jonaszowi. Tak? Ale jak szybko urósł tak szybko? No Zniknął. Mogłabyś. Ale, Ale w tym momencie na pewno jak urósł, to Jonasz był usatysfakcjonowany. Tak, tak Boże, doceniłeś tak. mój trud. Tak. Idą sprawy w dobrym kierunku. Jeżeli Pan Bóg jeszcze krzew tutaj postawił, to znaczy, że mam czekać, bo będzie widowisko niesamowite. A to... czy Ola mogłabyś nam dalej po... no, serferować to jeżeli, i przeczytać? Tak, jeżeli chodzi y, o y, nini wejczyków, to w trzecim rozdziale y, dziesiątym wersecie, chociaż tutaj wcześniej w trzecim rozdziale jest opisane, jak pokutują, że król do tego się dołącza. Nawet y, Zwiesion, y, zwierzęta bydło domowe. Y, Tak, mieli być... Też pokutować nie wiem w jaki sposób, ale w jakiś sposób jednak to też zwierzęta miały okazywać, gospodarze prawdopodobnie musieli o to zadbać. I w dziesiątym wersecie trzeciego rozdziału jest napisane: a gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, który postanowił, przepraszam, tak, wtedy użalił się Bóg nieszczęścią nieszczęścia. Które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. No i już w czwartym rozdziale tutaj cały Jonasz, tak. już wszystko jego wnętrze, wszystko tutaj jest jakby na dłoni. Bo Od pierwszego rozdziału czytamy, że Jonaszowi bardzo się to nie podobało, że tak się, także się rozgniewał. I tutaj już zaczął się modlić do, do, do Pana Boga, że przecież jak nie powoływałeś, to. Nie to miałam na myśli, gdy jeszcze byłem w moim ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekałem, ale widziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. I ta decyzja tak mu nie pasowała, i wydaje mi się, że w ogóle ludzi, którzy doświadczyli wojny, gdzie na oczach prawdopodobnie jego też ginęły jego najbliżsi, też słyszałam niejednokrotnie historie osób, które. Straciły swoich najbliższych na swoich e, oczach, gdzieś tam z rąk e, osób innej narodowości i gdzieś tam, że nienawidzimy tych e, ludzi, e, tego kraju. Tam moja noga nigdy nie powstanie na terenie tego kraju. Nigdy nie będę mówić w języku tego kraju. E, bardzo często też słyszałam, że Żydzi wyjeżdżający właśnie, opuszczający Polskę, czy tam e, tereny byłego Związku Radzieckiego, że wyjeżdżając nawet Znając język, nie chcieli i nie potrafili nawet mówić w tym języku, mm. czyli w języku swoich oprawców. Więc ja podejrzewałam, że ta trauma, którą on sobie nosił, to nieprzebaczenie było tak mocne w nim, że on po prostu stwierdził, że to jest tak niesprawiedliwe, że, że po prostu on woli tam usiąść i, i umrzeć. Tak. Ale zauważyliście, że Pan Bóg wdaje się w dyskusję z Jonaszem? Sądzę, że tutaj tylko jest kwintesencja tej dyskusji przedstawiona, ale ta rozmowa, sądzę, trwała dłużej. Lubić, jak wam ktoś mówi nie, ty jesteś szefem, a on mówi nie, ja mam inne zdanie. Sądzę, że się pomyliłeś. Jakbyście... Z... Janusz, ty jesteś szefem firmy. Jak byś zrobił, jakby taki pracownik tak ci naoponował? No różnie to bywało, ale nie jest to, nie jest to dobra sytuacja, ani, ani, ani przykład taki, który by należał popierać i, tak. i, i pozostawić tak bez, bez żadnej konsekwencji. Także to jest... Yy... No Pewnie czasem pracownik może mieć rację, poddany też, kiedy zwróci na coś uwagę, ale żeby się tak wspierać bezczelnie, prosto w oczy. Tak, to, to nie jest, jest takie eleganckie. To jest I i zamykając piłka. tą całą historię, dochodzimy do wniosku, że Pan Bóg w tej historii jest nauczycielem dla Asyryjczyków i dla, dla Jonasza. I dla Jonasza. Że coś musieli się nauczyć Asyryjczycy, i coś musieli się nauczyć, coś musiał się nauczyć mhm. Jonasz. A przepraszam, a my co? Mhm. Dokładnie, tutaj u Jonasza to cały czas dwa razy Bóg mu zwrócił uwagę. W czwarty rozdział, czwarty werset, kiedy, najpierw trzeci werset, kiedy Jonasz mówi: Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? I po, potem jak ten krzew uschł, i w dziewiątym wersecie i, 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 i Jonasz znowu tam życzył sobie śmierci i tak dalej, to w dziewiątym wersecie Bóg znowu mówi. Wtedy rzekł, rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Czyli ten gniew, który w nim był, to wydaje mi się, to było coś, na co Bóg chciał zwrócić Jonasza uwagę, żeby on po prostu odpuścił. I w tej historii, ta historia nie ma takiego zakończenia tak. No, przebaczyłem Niniwczykom, ale tobie, Jonaszu, nie przebaczę. I masz, i masz to za swoje. Pan Bóg oddziaływał na Niniwę, i na swojego posłańca. Ale to w tym celu, żeby zrozumieli miłość Bożą i standardy Boże. Dałby Bóg, abyśmy również w naszym życiu zrozumieli miłość Bożą, standardy Boże i na naszej drodze nie byli tak nombrni, jak prorok Jonasz. Czy moglibyśmy się pomodlić na zakończenie? A ja jeden A bardzo też, ciekawy proszę, element wrócić do tego, Mianowicie w modlitwie Jonasza, drugi rozdział, wiersz ósmy, jest takie, takie zdanie. Gdy gasło we mnie życie, tam w środku tej ryby, wspomniałem Pana, a moja modlitwa doszła do Ciebie, do Twojej świętej świątyni. Jako, że w ogóle modlitwa Jonasza jest wypełniona albo w oparciu o cytaty z Psalmu, więc Jonasz. Znał psalmy, znał Pismo Święte. Wynika z tego, że jak zbadamy te teksty biblijne, do których się Jonasz mógł odnieść, do psalmów, dojdziemy też i do, do takiego tekstu w psalmach. W tej chwili nie powtórzę który, bo jest ich więcej, ale. Jest taki tekst, który mówi, że jest w świątyni i na tronie. Świątynia jest wymieniana bez lokalizacji, a, a Pan Bóg jest na tronie w niebie. Ale okazuje się, że w połączeniu z księgą Daniela, w tej księdze Daniela jest scena sądu i Pan Bóg tam jest na tronie. I, 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 i okazuje się, że tron w tych tekstach. Jest y, 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 wyrażeniem przenośnym świątyni. I jest użyte specjalna forma literacka, która się nazywa dochą, gdzie całość opisuje element szczegółowy albo element szczegółowy opisuje całość. I daje taki przykład, że, y, 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 że element. Y, że całość to mówi się, że Polska wygrała, a tak to naprawdę wygrała tylko <noise> drużyna polska. Załóżmy. Ale różnie to z tą polską drużyną, zwłaszcza w piłce nożnej, jest, zawsze jest. Ale kwestia jest taki sposób wypowiadania się. I ten sposób jest zastosowany również tym, i, i, i tutaj ni nic dziwnego, że autor Podręcznika powiedział, że Jonasz miał na myśli nie świątynię jerozolimską, ale świątynię, która jest w niebie. Czyli oznacza się, świadomość świątyni w niebie była już w czasach starotestamentowych, a nie jest tylko wymysłem apostoła Pachła z listu do Hebrajczyków. Tak, spróbujmy wcielić tę myśl w kontekst całej lekcji. Więc Pan Bóg, siedząc na tronie, jest uosobieniem. Zarówno praworządności, jak i życzliwości, miłosierdzia wobec swojego stworzenia. I w całej tej historii Jonasza, zarówno w perspektywie proroka Jonasza, jak i w perspektywie Asyryjczyków, Bóg okazał się Bogiem sprawiedliwym, ale też bardzo życzliwym wobec tych, którzy. Pokutują i nawracają się do niego. Dałby Bóg, abyśmy byli w naszym życiu chętni do spełniania woli, jego woli, a nie tak krnąbrnie jak prorok Jeremii. Jonasz. Czy mógłbym uprzejmie prosić Ciebie, Januszu, abyś się pomodlił z nami na zakończenie tego studium? Dobry Boże, <laughs> pragniemy podziękować Tobie za te wszystkie nauki, jakie nam dajesz. W twoim słowie w piśmie świętym za to, że na przykładzie twoich mężów, twoich proroków my możemy dzisiaj uczyć się właściwych postaw i właściwych reakcji na twoje polecenia. Panie spraw, żeby nasze serca i nasze myśli znalazły prawdziwy pokój i odpoczynienie w Tobie, w Twojej bliskości, żebyśmy swojej woli nie przeprowadzali, ale poddali się Twojej woli. Bo tylko wtedy możemy mieć prawdziwy pokój i odpoczynek. Spraw Panie, abyśmy go zaznali i abyśmy mogli z niego korzystać. Błogosław wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą w tym studium, uczestniczyli w tym studium. Błogosław wszystkie myśli i każdego, kto będzie z nimi kroczył, prowadź Panie swoimi drogami do szczęśliwego zakończenia, czyli do naszej niebieskiej, wspaniałej, wiecznej ojczyzny, za którą tęsknimy, na którą czekamy, Panie. Niech dzieje się Twoja wola. Wysłuchaj naszych prośb. Amen. 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 Zmierzamy już do końca naszego studium. Myślę o studium kwartalnym i serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do uczestniczenia w takim studium, właśnie obserwowania go i tworzenia swoich refleksji. A właśnie to studium będzie zatytułowane Wieczny odpoczynek. Bardzo interesujący i zagadkowy temat. Czy chodzi o takie wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie, czy też wieczny odpoczynek w szczęściu u boku naszego Boga. Serdecznie zapraszamy.